Niech będzie pochwalony nasz zbawiciel, Jezus Chrystus. Pod jedną z homili ojca Augustyna pojawił się interesujący komentarz. Autorka, zapewne zainspirowana relacją ojca Augustyna o złamanej, bliskiej samobójstwa kobiecie, napisała swoje świadectwo życia. Posłuchajmy jej słów: Zmusili mnie, bym wzięła udział w mszy. Mój syn chodził wtedy na msze przygotowujące do pierwszej komunii świętej. Byłam wściekła, że muszę siedzieć w piątkowy wieczór po tygodniu pracy w jakimś głupim kościele na jakiejś głupiej mszy zamiast domu, przed kąpem, z kawą i papierosem, i odpoczywać. Wyśmiewałam w duchu księdza, który zaczął mszę poseplenił. Byłam obojętna, zniechęcona, bo moje życie było wtedy w gruzach, w ruinie. Ksiądz zaczął głosić kazanie. Nagle dotarło do mnie to, co mówił: a mówił o mnie, o moim życiu, dramatach i załamaniu. Zaczęłam słuchać tego księdza, a jego słowa połykałam jak najgłodniejszy człowiek na świecie. W pewnej chwili zaczęłam żałować, że nie mogę iść do komunii, bo prawie trzydzieści lat nie byłam w kościele, a nade mną ciążyły bardzo ciężkie grzechy. Pobiegłam po mszy do tego księdza, z którego tak szydziłam, a on zgodził się mnie wyspowiadać o dziewiętnastej wieczorem w piątek. Niczego nie planowałam, nie miałam najmniejszej ochoty iść na mszę. Kpiłam z kościoła, a tu nagle jestem przy konfesjonale z najspanialszym księdzem, którego spotkałam w moim życiu. Popłakałam się, bo musiałam wyznać, jaki śmietnik mam w sobie. Przeraziłam się, bo nie zdawałam sobie nawet z tego sprawy. Było mi tak strasznie wstyd przed Bogiem i księdzem, że prawie nie radziłam sobie z moimi emocjami. Ksiądz jednak potraktował mnie niewyobrażalnie po ludzku, po Bożemu. Prowadził mnie przez tą spowiedź za rękę jak dziecko. Na końcu mi powiedział, że niebo teraz tańczy, bo wróciłam do Pana Jezusa. Po spowiedzi podał mi komunię w taki sposób, że nie wiedziałam, że można robić to w tak piękny sposób. Dzisiaj moje życie z Bogiem jest piękne. Pan zaleczył rany, a ja, mszę, uważam za najpiękniejsze i najlepsze spędzenie czasu. Kocham mszę, komunię, a do spowiedzi staram się chodzić co tydzień lub co dwa tygodnie. Mam bardzo dobrą pracę. Odbudowane życie rodzinne, syna, który jest już lektorem. Na początku nie było lekko, ale chciałam być z Bogiem. Nauczyłam się skąpem odmawiać różaniec, bo nie wiedziałam na początku po co te paciorki i o co chodzi. Teraz codziennie rano, w drodze do pracy, trzymam w ręku różaniec i odmawiam go prawie cały czas. W pracy działam tak, jak pan tego ode mnie oczekuje. Myślę o Jezusie przy podejmowaniu decyzji i zastanawiam się, czy podoba mu się to, co robię. Mam wyrzuty sumienia, gdy z lenistwa nie robię tego, co powinnam i gdy nie mam ochoty komuś pomóc. Wtedy sumienie zmusza mnie do bożego działania. Czuję opiekę Boga, gdy przychodzą ciężkie dni. Czytam Biblię przed snem, wieczorem i katolickie książki. Nigdy w życiu nie wiedziałam, że tak można żyć. Polecam każdemu: Pan jest wielki i wszechmogący. Mam na to dowody. Zapraszam do dzielenia się swoimi świadectwami o tym, jak Jezus, nasz Zbawiciel, ratował każdego z nas od nieszczęścia, rozpaczy, lęku, samotności, izolacji, zazdrości, braku wybaczenia. Dręczących wspomnień i wielu innych rzeczy. Najciekawsze wypowiedzi postaram się opublikować. Sam też opowiem o sobie, moim spotkaniu z Jezusem i sytuacjach, w których okazał się być moim Zbawicielem. Zostańcie z Panem Bogiem.